Aktualności, wydarzenia, samorząd i gospodarka, kultura, sport i turystyka. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Panie wójcie, znajdujemy się w Czadrowie. Piękny obiekt. Komu on będzie służył? Jest to inkubator przedsiębiorczości. Znany wszystkim mieszkańcom jest to obiekt, bo do tej pory pełnił on funkcję świetlicy wiejskiej, a wiele, wiele lat temu była to szkoła podstawowa. No teraz będzie to inkubator przedsiębiorczości. Nowy obiekt. Pierwszy obiekt tego typu na terenie całego powiatu kamiennogórskiego, który przede wszystkim ma służyć naszym mieszkańcom, mieszkańcom gminy wiejskiej, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z biznesem. Jest to obiekt, który będzie spełniał również funkcję świetlicy wiejskiej, bo jest to obiekt, który będzie zarządzany przez już powstałą jednostkę pod nazwą Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra, ale na parterze znajduje się duża sala, która nadal będzie pełniła funkcję do spotkań samych mieszkańców. Natomiast duży obiekt, na który do tej pory nie było pomysłu. Przypomnę tylko, że tylko parter był do tej pory użytkowany, całe piętro było puste, no i niestety było już w bardzo złym stanie. Wpadliśmy na taki pomysł wspólnie z radnymi, aby ten obiekt właśnie na ten cel zagospodarować. Udało się pozyskać dosyć dużo pieniędzy zewnętrznych. Dotacja z Unii Europejskiej w wysokości prawie 660 tysięcy. Gmina do tego dołożyła ponad 300 tysięcy i tak niecałym milionem udało nam się uratować ten obiekt. Dosyć dużo pracy nas tutaj czekało, bo rzeczywiście nowe instalacje i to wszystkie instalacje, obiekt docieplony, nowa elewacja, nowe źródło ciepła, czyli kocioł stałopalny zamieniony na kocioł gazowy, no i przede wszystkim remont wewnątrz pomieszczeń. Ten obiekt będzie przeznaczony pod funkcjonowanie nowo zakładanych działalności gospodarczych przez naszych mieszkańców. Zadaniem inkubatora jest zwiększanie tej aktywności przedsiębiorczej, gospodarczej naszych mieszkańców, szczególnie na tym pierwszym etapie funkcjonowania firm, czyli pierwszy rok, pierwsze dwa lata, kiedy te firmy rzeczywiście potrzebują bardzo dużego wsparcia. No i zadaniem tego obiektu będzie inkubowanie, czyli tworzenie specjalnych warunków do firm, żeby jak najmniej odczuwały to zderzenie z rzeczywistością, z administracją, ze sprawami fiskalnymi, finansowymi. Ma za zadanie ten obiekt wspierać, ale też integrować przedsiębiorstwa z terenu naszej gminy. Dopowiedzmy jeszcze, co tam w środku brakuje? No brakuje w zasadzie mebli, komputerów, bo rzeczywiście projekt to przewidywał. Jesteśmy na etapie teraz właśnie zlecania tego typu jeszcze usług, żeby tą przestrzeń wypełnić. No i to, co najważniejsze, brakuje nam tu teraz firm, które będą tutaj prowadzić swoją działalność. Aczkolwiek powiem, że już są pierwsze zainteresowane osoby, które czekają tylko i wyłącznie na tworzenie tego obiektu, żeby rzeczywiście móc skorzystać z tego przedsięwzięcia. Jest to bardzo odważne i eksperymentalne przedsięwzięcie w naszej gminie. Dosyć mocno się przyglądamy temu, bo po analizach takich budżetu naszego rzeczywiście widać, że największe wpływy do budżetu mamy z podatków lokalnych, ale też i z odpisu z podatku dochodowego, czyli no, wiemy o tym, że im będzie nam się lepiej powodziło i naszym mieszkańcom będzie się lepiej powodziło, tym więcej będziemy mieli przychodów do budżetu, więcej pieniędzy na inwestycje, więc my musimy tworzyć takie warunki, żeby rzeczywiście młodzi ludzie nie wyjeżdżali z naszej gminy, żeby tutaj się budowali, żeby tutaj zakładali swoje firmy i płacili podatki. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Panie Przewodniczący, co będzie tematem piątej sesji Rady Gminy Kamienna Góra? Tematem piątej sesji Rady Gminy Kamienna Góra będą dwa tematy. Pierwszy temat to zarządzanie kryzysowe w gminie Kamienna Góra, a także sprawy o bezpieczeństwie na terenie gminy. Tu chodzi o Państwową Straż Pożarną, która przedstawi informacje, a także prezes zarządu gminnego przedstawi informacje na temat tego, co działo się w 2018 roku, czyli wszystkie informacje o zakupach, o działaniach. No i oczywiście uchwały, sprawy różne. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Kto wpadł na taki pomysł, aby wieś Raszów posprzątać?
Wspólnie z naszą Radą Sołecką w sumie stwierdziliśmy, że fajnie by było zadbać o nasze małe społeczeństwo. Zawsze coś jest do posprzątania, no nie ma tak, nawet w domu jak mamy, to zawsze nawet mimo woli jak się sprząta, to zawsze gdzieś ten brudek tam pozostaje. Także tutaj też mamy niedużo, bo mamy fajnych mieszkańców, którzy dbają o swoje środowisko, no ale zawsze jest co posprzątać. Powiedzmy o tej dzisiejszej akcji, podzieliliście się na grupy? Tak, podzieliliśmy się na 4 grupy, żeby po prostu każdemu było bliżej do swojego punktu. Sprzątamy po prostu, żeby było szybciej, tak? No i sprawniej, żeby to szło. Po zakończeniu akcji posprzątania, jak już będziemy mieć czysto i fajnie, wszystkich, którzy sprzątali, zapraszamy na ognisko. Będzie kiełbaska dla wszystkich, wspaniały bigos, kawa, herbata, także fajnie będzie spędzony czas, bo dzieciaki będą też miały zajęcia z taką panią, która się po prostu zechciała zajmować dziećmi. Oczywiście jest to pani z Rady Sołeckiej, nasza też, będzie po prostu zajmowała się dzieciakami. Dużo masz w tym woreczku tam? Pokaż, co tam masz. Pokaż, co tam żeś znalazł. Oho, ho, sporo. Rozłóż tak więcej tu. No, widzę, że troszkę tu nazbierałeś różności, nie? Cała gmina będzie tak posprzątana? No mam nadzieję, że przykład z Raszowa i z Krzyszowa wezmą inne miejscowości naszej gminy, bo rzeczywiście, jak widać, mobilizacja na wsiach jest dosyć duża. Wszyscy chcą żyć w czystych miejscowościach i mamy tutaj, co najważniejsze, różne pokolenia. Mamy bardzo dużo młodzieży, dużo rodzin, gmina nam się też odmładza, dużo młodych ludzi tutaj się buduje i chcą w czystej okolicy mieszkać. I to bardzo dobrze. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Zaczynamy tutaj plac, po technicy idziemy w stronę boiska, a tam się po prostu albo się podzielimy na pół i pójdziemy w stronę. Nie, najlepiej ten, najlepiej wszyscy razem będziemy zobaczyć. Sołty z Radą Sołecką zaproponowali mieszkańcom wspólne sprzątanie wsi Janiszów. Organizatorzy zapewnili worki na śmieci i rękawiczki. Sprzątanie rozpoczęły dwie grupy, jedna przy świetlicy, druga w innej części wsi. Jak powiedział Piotr Pawlik, przewodniczący Rady Gminy Kamienna Góra, bardzo dobry pomysł, będziemy go powtarzać co roku. Plastikowe butelki to różności, nie? No i dobrze, idziemy dalej. Idziemy dalej, panowie. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Projekt pod tytułem Naucz mnie, a nauczę innych. Jest to inicjatywa jednej z jednostek z terenu naszej gminy, jednostka OSP Pisarzowice. Jednostka ta pozyskała prawie 43 tysiące złotych od spółki PZU, która w ubiegłym roku w ramach programu Pomoc to Moc rozdzielała granty, które miały wspierać zadania w zakresie bezpieczeństwa. Ten pozyskany grant pozwoli jednostce przeprowadzić na terenie całej gminy Kamienna Góra kampanię edukacyjną w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Ten projekt jest skierowany dla dzieci, do najmłodszych mieszkańców naszej gminy, ale również do młodzieży. I sam tytuł tego projektu bardzo dużo wyjaśnia. Naucz mnie, a nauczę innych. Dwa komponenty. Pierwszy to komponent naucz mnie. Dzieci muszą najpierw zdobyć tą wiedzę od wykwalifikowanych ratowników medycznych i to będzie się odbywało podczas 11 spotkań, a później, jeżeli dzieci już nabędą tą wiedzę, z tą wiedzą rozpoczynamy drugi etap, drugi komponent, nauczę innych. Dzieci w asyście ratowników medycznych oraz strażaków OSP idą do wszystkich szkół naszej gminy i dzielą się z rówieśnikami swoimi tą jakże ważną rzeczą, tą wiedzą. Projekt był również okazją do tego, żeby kupić wyposażenie, sprzęt, bardzo ważne doniesienia o pomocy. Sprzęt, który zakupiła jednostka, to m.in. 4 defibrylatory AED, które przekazane zostaną wszystkim placówkom oświatowym na terenie naszej gminy. 6 defibrylatorów AED ćwiczebnych, które zostaną przekazane wszystkim aktywnym młodzieżowym drużynom pożarniczym, które brały udział w projekcie. Zakup 2 kompletów
manekinów, które będą służyły momentu tego projektu, ale też w przyszłości do różnych zadań właśnie edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz deski ortopedyczne, które również są wykorzystywane nie tylko do ćwiczeń, ale również do niesienia pomocy. Bardzo ważny projekt z perspektywy gminy, bardzo ważny projekt, bo rzeczywiście zwiększa poziom bezpieczeństwa naszej gminy. Na terenie naszej gminy funkcjonują już 3 defibrylatory AED w urzędzie gminy, a także w jednostkach OSP Pisarzowice i OSP Krzeszów. Dodatkowe 4 to przede wszystkim zwiększenie tego bezpieczeństwa, bo przypomnę, że dojazd służb medycznych, które mają tego typu sprzęt na teren wiejski, no trwa kilkanaście minut. Dostępność na terenie wiejskim tego sprzętu jest no po prostu bezcenna. W dzisiejszych zajęciach powtórzymy sobie to, co do tej pory nasze dzieci się nauczyły, czyli numery alarmowe, pozycja bezpieczna, co robić, gdy jest pożar, gdy człowiek potrzebuje pomocy. Grupa starsza będzie mogła dzisiaj sobie poćwiczyć na naszych nowych fantomach, które zakupiliśmy w ramach projektu. Będą też mogli skorzystać z nowego defibrylatora szkoleniowego, czyli wykonać masaż serca. Wyjmij elektrody z opakowania i przyklej je do głowy klatki. Czyli nie wyciągamy z torby, że wyciągamy, przyklejamy, łączymy kabel. Przyklej elektrody do głowy klatki poszkodowanej. I tutaj mamy właśnie te elektrody. I słuchajcie, tu nam pokazuje na obrazku, gdzie te elektrody przyklejamy, tak? Przyklejamy? No, to ja jeden, a ty drugi odklejamy. Ja mam obrazek, że przyklejam tu pod serduszkiem. A ty gdzie masz obrazek? Tu. Uczymy tych postaw społecznie użytecznych. No, pierwsza pomoc jest bardzo ważna w dzisiejszym życiu. W każdej chwili może się coś wydarzyć i ważne jest, żeby ktoś umiał, a szczególnie młodzi ludzie umieli zareagować w trudnej sytuacji. Dzisiaj będziemy ćwiczyć z nimi właśnie wzywanie pomocy, badanie wstępne takie poszkodowanego, dzwonienie na pogotowie, co jest bardzo ważne. No i oczywiście tą resuscytację na tych nowych fantomach dzieci też będą ćwiczyć. Z panią Kasią podzielimy was na 3 grupy. Będziecie mieć za zadanie z tych naszych balonów ułożyć numery alarmowe. Miejmy nadzieję, że nigdy się nie przydadzą, ale będzie takie miejsce, gdzie jeżeli będzie taka konieczność, to każdy będzie mógł skorzystać. Jeszcze chciałam informacyjnie, że no, planujemy maj, czerwiec pokazać się w szkołach z naszymi dziećmi, żeby pokazały, co się nauczyły i żeby zaczęły uczyć swoich rówieśników w klasach. Mam nadzieję, że będzie nam to wszystko dobrze. Że pani to będą zadowolone z naszych dzieci, co potrafią, co ich nauczyliśmy. Tym bardziej, że to są też nasze dzieci, wszystkie szkolne, jak najbardziej. My jesteśmy teraz w okresie pierwszej pomocy. Ja myślę, że na pewno wykorzystamy wiedzę, umiejętności, syna. To był serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Zapraszamy na kolejne wydanie.